Cześć, słuchajcie, to nie jest clickbait. Naprawdę po raz ostatni będziemy dzisiaj grali w mapę Unfair. Tylko żeby jakoś wyjątkowo to zakończyć, tą serię, która trwała już w zasadzie troszkę lat, zagramy sobie na naszej rodzimej polskiej mapie. I czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, nie wiem, okaże się po tym, jak będę mordę często dar, nie? Z racji, że jest to taki jubileuszowy odcinek, w sensie kończący, to tak jak mówiłem, nigdy więcej tego nie będzie, można zostawić taką łapeczkę w górę. Jeżeli byśmy dobili pod tym odcinkiem 5000 łapek, to jutro wpada kolejny odcinek na kanał. W sensie, zróbmy tak, że jeżeli będzie 5000 łapek pod odcinkami, jakimikolwiek, to następnego dnia wpada kolejny odcinek. Więc w ten sposób możecie stworzyć sobie... Ale zanim zagramy, moi drodzy, chciałbym wam opowiedzieć o fotelu, który dostałem jakiś czas temu, bo... Miałem wam powiedzieć, jak mi się na nim siedzi i dobrze mi się na nim siedzi, w sensie, jest git. Po kilku dniach spędzonych na tym fotelu mogę wam powiedzieć, że jest to wygodny fotel, który po prostu trzyma się kupy. W sensie, nic mi tutaj nie trzeszczy, nic nie strzela podczas regulowania fotela czy bujania się. Podłokietniki tak samo są sztywne, nie mają luzów, przez co zmiana ich położenia podczas grania rzeczywiście niechcący nie wchodzi w grę. Po prostu fotel serio mi się podoba i czuć, że jest dobry jakościowo, nawet ta biała skóra jakoś specjalnie się nie bruzi, także... Jeżeli chcielibyście sprawić sobie taki fotel, to zapraszam was wszystkich do linków w opisie. Także tego, od czego mogłem tutaj zacząć, bo jesteśmy na samym początku. Okej, fajnie, w sensie nie denerwuję się, nasza polska taka fajna mapa, więc no nie ma tej powodu, żeby się denerwować, mi się tak wydaje. Nawet widzę, że nawet podpowiedź tutaj do wykorzystania. O, i widzę, że chyba jednak się nie polubimy. Coś tutaj mam? Nie, nie mam nic. Hopie, dlaczego tak jest? O, tutaj nie ma tego bloczku normalnego, taki jakiś inny. I ten jest wyższy od tego. Nie wiem czemu tak. Jesteś tutaj, na tym drzewie. W sensie do klik... O, mam. Pato, pomarańczowy dywan, można kłaść. Minecraft, czemu jesteś tak cicho? Bądź głośniej. O. To mogę sobie pożyć na ciemnodębowy płoty. No na to, no bo na co innego w zasadzie, tak? No już tutaj... Widziałem, że jest parkour, to musi być tutaj, nie ma innej możliwości. Zamknij ryj telefon! Przepraszam, że krzyczę, ale zawsze... Wiecie co, jak nigdy nie dostaję powiadomień... O, w Polsce zmarło 143 osoby. Dzięki za takie pocieszające informacje. Właśnie to chciałem w tym momencie usłyszeć. Tragedia jakaś po prostu. Nigdy powiadomień nie ma, tylko akurat jak człowiek coś robi, no. I co tutaj mam? Skrzynkę. Kilo w brukowy murek mogę rozwalić. Sympatycznie. Ej, czemu nie mogę tędy zejść? Co mnie blokujesz? Czemu mnie ścianę tej postawili? Gdzie? Które nam zejść? Halo? Tędy? Mogę cię zniszczyć, murku. Co się stało? Czemu nie mogę tego... Przecież było tak napisane, kolego przesympatyczny. O co tutaj chodzi? Nie, naprawdę się nie polubimy. Ja myślałem, że to będzie fajna, miła, sympatyczna mapa. Bo w końcu, wiecie, no... Polska, więc to podejrzewam, że ktoś tutaj musiał kiedyś widzieć mój film i wie, że no... Przydałyby się... Na pewno nie robić parkouru, jakieś podpowiedzi by się przydały, nie? No, także fajnie, fajnie się zaczyna, sympatycznie, uwielbiam taki mod. Ale pociesza mnie to, że to jest ostatni raz, naprawdę, bo już mam dość, już tyle tych map było na tym kanale, że... No, nie ma już możliwości zrobienia czegoś wyjątkowego, w sensie to było zawsze tutaj, na tym kanale, wszystkie już mapy w zasadzie były bardzo podobne do siebie te ostatnie i ciężko chyba wymyślić coś, cokolwiek innego, więc... Kończymy to, ten syf. Co jest? A teraz mogę! A wtedy nie mogłem bez kill-offa, to kill-off jest... Kill-off jest kluczem, kozacko. Fajnie. O ty gagatku, jeszcze raz mnie takie coś spróbuj zrobić, ty! Co jest? Halo? O! No co jest? To nie da się tego tak przejść? Guzik. Działaj, guziczko, no nie po to cię klikam, żebyś nic nie robił, no działaj! Nie zrobię nic, nie? Nie ma, tam coś jest? Nie ma. Fajnie. Cieszę się, guziczku, że tutaj jesteś. Jesteś tak bardzo nieprzydatny po prostu jak... Powiedziałbym co, ale nie mogę mówić takich rzeczy. Jesteśmy na kanale Family Friendly. Nieistotne, wejdźmy do góry, znowu potrzebuję ten zew wziąć. Hop, hop, i wychodzi. Okej, teraz mogę sobie otworzyć. Ale skoro nie mogę tutaj tego zrobić, to co, mam tutaj po boku iść? Haha, głupi, głupia mapa. Czekaj. Tu coś jest? Nie. Nie! No po co żeś to ruszył? No po co ja to ruszam? No to... No głupek, no to czy po cholerę to ruszyłem w ogóle? Może ja się sam ze sobą zacznę zaraz kłócić, no. Mieliście kiedyś tak, że się pokłóciliście sami ze sobą? To jest dosyć traumatyczne przeżycie, bo nie da się opuścić pokoju wtedy. W sensie, zawsze jesteśmy wtedy przy... No wskocz tutaj! Ja się zaraz naprawdę zdenerwuję. Jeszcze raz, otwórz te drzwi, tu bokiem, bokiem idź, chopie, bokiem. Tu. Czemu nie mogę tego zniszczyć? No co chodzi? Przecież mam. No. No jest murek, nie? No jak? No, no, ej. Da się go przeskoczyć?
Czemu nie mogę? Co się dzieje? Hop! O! Ej, nie wiedziałem! Przepraszam, guziczko, że tak cię oceniłem, on jednak działa i coś robi. Okej, okay. Co teraz mam zrobić? Po co jest to tutaj takie stojące? Trochę bez sensu, nie? Co mam zrobić? Czy mam tutaj gdzieś wpaść? Będzie dziura? Chyba tak, nie? Co jest? Gdzie ta dziura? Dziurę proszę mi dać. Tutaj jest skoczyć. Ej, nie muszę mieć shifta wciśniętego, że tutaj spaść? Tej. O fuck. No nie gadaj, że teraz będę szukał dziury, ty. Bo tutaj nigdzie nie ma nic, tego też nie sięgnę. Ale tutaj jest podpowiedź! No, widać przecież, że jest ten. Dobra, dobra, tutaj trzeba zejść gdzieś na dół, trzeba wcisnąć shift i trafić. W sensie, bo to pokazuje, że takie coś jest. Tylko gdzie to może być? Raczej ten wystający blok musi być. To nie może być ten zapadnięty, no bo zapadnięty jest bez sensu. Musi być ten i koniec. A nie, nie musi być ten, co jest wyżej. Ja nie mogę, teraz będę chodził już. Kliknąłbym podpowiedź, ale wiadomo, że nie działa. Ej, tutaj coś jest. Jest, mam cię. Który to teraz był? Ej, naprzeciwko tego centralnie. Chłopie, to ja nie wiedziałem? Kozacko, dobra, naprzeciwko tego do góry, do góry, do góry. Okej, okay. Teraz tak, mamy tutaj kowadełko. Nie kowadełko, to jest no ten. Koldron! Podpowiedź. Wcisnąłby, a na 100% mnie oszuka. A może jednak zaufać tym razem? Zobacz, no tabliczka nie zabije. Może jednak? Ja się jeszcze rozejrzę, ale coś czuję, że no może być szansa, że wiecie, że to nie jest te... O, wykrywacz min. Jakich min? Mam wykrywać złe miny? O co chodzi? Ktoś będzie niemiły? Jak on stąd wyjść? Muszę gdzieś skoczyć? Hop! Nie da się tu wejść. Co jest? Jest niby ta podpowiedź, ale ja bym jej tak nie ufał w zasadzie, nie? Tak średnio, żeby ufać tej podpowiedzi. Zatem niczego nie zniszczę, mam podpowiedź. A wygrywaczem mogę coś niszczyć? Nie mogę. To jest marchewka na kiju, w kozacko. Po co ta woda tutaj? Jest jakiś guzik czy coś może? Może tak, to poukrywali gogany jedne? Tutaj? No nie ma nic. No nie gadaj, że muszę to kliknąć, no to wiadomo, że mnie to zabije. Niby zostałem jeszcze ta podpowiedź, ale no nie ufam temu totalnie. I nie wiem, co tutaj zrobić, to serio. Nie mam pojęcia, jak on tutaj dalej przejść. Już tutaj stoję naprawdę długo, wam powiem. Jeszcze mam w ogóle jakiś wykrywacz min, który raz mi działa, a raz mi nie działa. I nie wiem totalnie, o co w tym chodzi. Ja nie wiem, gubię się. Jak wychodzę z mapy i wchodzę, to widzę, gdzie są jakieś miny, ale teraz już nie widzę. Głupota! Okej. Okay. Dopiero teraz widzę, gdzie są miny jakby w tym wykrywaczu, ale to i tak dalej nic mi nie daje, no bo... Tutaj nie mam miny. W sensie, w teorii powinien tędy przejść, ale nie mam jak tędy przejść w ogóle. Ja pierdzielę, kto to wymyślił? Dobra, ja sobie muszę tutaj pomóc, bo nie ma takiej możliwości, słuchajcie, żebym ja tutaj przyszedł dalej. Jest pan, pojęcie od razu sobie ustawię. Okej, okay, widzę, gdzie są miny. Tylko jeszcze adventure jakbym włączył. No i luksus. Ziamiś. Okej, okay, czyli tutaj. Okej. Okay. Tu. Okej. Okay. Tu? Tędy? Okej, okay, no dobra, niech będzie. No i jestem. I co teraz? Przepraszam bardzo. Co mogę tym zrobić tutaj dalej? Spawn point ustaw, chłopie. Ja nie będę wracał kawał drogi z powrotem. To jest jakiś guzik. Co on robi? Ten guzik gdzieś tam coś podpala, coś załącza, ale nie wiem, ja się boję to dotykać chyba w sumie. Teraz coś mi zaraz nie dupło. Myślę, że coś może tutaj dupnąć. Ej, mam pomysł. Czekaj, jak to kliknę, to możliwe, że mi się drzwi otworzą. Nie! Ło! Elo ziomek! Elo ziomek! Ale dlaczego ty tu jesteś, zombiok? Halo. Dobra, ja muszę sobie go pokonać. W każdym razie teraz wiem, o co chodzi. Muszę kliknąć ten przycisk. I jak się dobrze pospieszę... A czekaj, nie mogę tędy sobie przeskoczyć po prostu? Nie mogę. No dobra. Czyli muszę kliknąć ten przycisk i pędem polecieć tam, czyli... No co, jak ja mam to zrobić? Elo ziomek, no po raz kolejny, ale no to ci... Hopi! Nie jesteś mi tu potrzebny całkowicie. Za głupi zombiak. Nie da się tego jakoś opóźnić, w sensie... Ja wiem, nie ma tutaj gdzieś tego... przekaźnika, żeby wydłużyć czas tego czasu. Ej, tutaj coś jest. Szybkość. Opa! Patera to! No nie! No ja cię, no jeszcze zombiak teraz przyspieszony chodzi! Ja pierdzielę, ale mnie nie fart bierze po prostu w tym momencie. Op! No nie! Głupie drzwi! Kto te drzwi wymyślił? Nie wiem, po co drzwi są komu potrzebne. Znaczy, no, są potrzebne drzwi, nieważne, no tutaj bo sobie denerwują te drzwi i tyle, no. Zanim się spit skończy. Ha, ha, ha!
Haha, mam cię! Jest! Ale Boże, jaki fart, że to mi się udało w końcu zrobić. Już się zdenerwowałem. Zrobiłem sobie spawn point od razu, żeby się nie cofać. Co teraz dalej? Hopi, pokaż mi. Tutaj mamy coś. Więc to jest. Co to jest w środku? Drzewa? Dlaczego one są takie dziwne? A, bo tutaj coś jest. Otwórz to. Czemu nie mogę tego... Co jest? Halo, co jest? Czemu nie mogę tego otworzyć? Ja nie mogę otworzyć beczki, to jest coś nie tak. Ej, serio nie mogę otworzyć... A, muszę podskoczyć. Głupi ja. Co to jest napisane? Nic. 100 stron to aż ma? Nie, głupek, może będę leciał do ostatniej, co? Nie ma takiej możliwości. Jak położę tutaj książkę, to musi się otworzyć. To było zbyt proste, naprawdę. Ej, to jest Mały Mati, 2007. Cześć, Mały Mati. Co ty robisz? A, on jest autorem mapy. Okej! Okay. Ty co, już przeszedłem mapę? W takim tempie? Ja mam ocenić, jaka była? Za te podpowiedzi na pewno usunę jeden punkt, bo to było oszustwo. 8 na 10 niech będzie. Podejrzewam, że 8 na 10 będzie w porządku. A jakbym klikną 10, to 10 będzie więcej. Nie wiem, co to zmienia. A chyba wszystko robi to samo. W każdym razie w ten sposób zakończyliśmy serię wkurzających map na tym kanale. I więcej raczej takich map nie będzie. I się kawusia skończyła. Tutaj w ogóle powinien być napis nie kobieta bez serca, tylko Minecraft bez serca. Ale tym razem już Minecraft będzie miał serce, bo więcej się męczyć nie będę. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie zobaczyć playlistę, gdzie były poprzednie takie mapy wkurzające, to możecie sobie zajrzeć do karty, podejrzewam, tam coś takiego będzie. Więc póki co bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.